Słuchajcie, widzę, jak bardzo ciężko trenujecie, Nelly. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. No to jest jeden z pierwszych waszych treningów, początek początków. A teraz moim zadaniem jest podpytać, jak te pierwsze wrażenia, jak układa wam się współpraca. Pozwolisz, Maćku, że zacznę od Nelly. Jakim trenerem jest Maciej? Maciej jest po prostu tak wyjątkowym trenerem. Jeżeli on mnie nie nauczy, to jestem po prostu debilem. Nic nie potrafię. Mocne słowa, ale widzę, co dzieje się na sali tanecznej. Myślę, że w tych kilku ujęciach zdradzimy widzom i oni podzielą moje zdanie, że tu naprawdę jest koronkowa robota. W takim razie odbijam piłeczkę, Maciek, do ciebie. Powiedz mi, jakie najmocniejsze cechy widzisz w ruchu i w świadomości ciała swojej partnerki? Konsekwencje. Przede wszystkim powiedziałbym konsekwencja, wytrwałość, ciągle powtarzanie tego samego, eliminowanie błędów. Jesteście wyjątkową parą. Na język nasuwa się, mówiąc wprost, różnica wieku w tym duecie. Powiedzcie mi, jak udaje wam się przełamać tą barierę i jak szybko przełamaliście tą barierę? Jesteśmy ludźmi i zawsze jesteśmy młodzi. Ja się więcej staram. Bez wątpienia dla Maćka wszystko jest łatwiej. On jest po prostu geniuszem, ja uważam. Maciek, jak ty się z tym czujesz? Bo jest to jednak na pewno bariera, którą nie wszystkim przyszłoby przełamać łatwo. Na początku się troszkę obawiałem. Miałem taką obawę po prostu miałem. Bałem się, jak to będzie wyglądać. Natomiast już po pierwszym spotkaniu zauważyłem, że na próżno się bałem. Że wiek to tylko liczba. Dokładnie. Słuchajcie, do tańca wybraliście styl. Jaki to będzie taniec? Standardowy i walc angielski. Dlaczego taki wybór? Skąd ta decyzja? Po rozmowie z Nelly dowiedziałem się, że zawsze miała marzenie, żeby nauczyć się tańczyć walca. Troszkę zmodyfikowaliśmy to marzenie i wybraliśmy walca angielskiego, ale ciągle mam wrażenie, że to jest taniec, w którym dobrze wypadniemy, ma dużo klasy, dużo spokoju. Będzie moment, żeby pokazać po prostu mocne strony Nelly, więc myślę, że to jest dobry wybór. Co sądzisz, Nelly? Ja polegam na tobie, bo ty jesteś specem od tego wszystkiego. Oddaję się w twoje ręce. Nelly, zdradź nam proszę, co jest takim najtrudniejszym elementem pracy nad tym tańcem? Co, że tak powiem, co cię najbardziej boli po tych treningach? No na razie bardzo mnie boli serce, że nie potrafię to tak szybko zrobić, jakbym chciała, na przykład nawet ustać albo zrobić duży krok. Po prostu wszystkiego się uczę, bo w ogóle nie umiem tańczyć walca i Maciek ma już sukcesy ze mną, jeżeli ja trochę się nauczę, będę się starała jak najbardziej, no, żeby nie dorównać Maćkowi, bo nigdy nie dorównam, ale co najmniej te najlepsze, co mi da, nauczyć się tego. One są tak, jakbyś miała... Tak, i później znowu tak. Jakbyś miała dwie ciężkie siatki w ręce. Tak. Nosisz ciężkie siatki, gdzie nosisz? Tak. Rozszerzasz je? Tylko tutaj. Teraz na spodnie ręce. Okej, pamiętajmy, że projekt Dance With Me to przede wszystkim zabawa, bez względu na to, w czyje ręce trafią kryształowe kule, pieniążki trafią i tak na cel charytatywny. I tu pojawia się kolejne pytanie. Nelly, czy ty już przemyślałaś, gdzie powędrują pieniądze? No, kto wie, w przypadku może wygranej. No, chciałabym wierzyć w wygrane, ale to jest bardzo trudne, ale gdyby to się stało, to na pewno to z Maćkiem omówimy i wiem, że Maciek lubi też pracować z dziećmi niepełnosprawnymi czy z ludźmi, którzy potrzebują naszej pomocy, a pomagać to każdy może. Och, wspaniale powiedziane, to hasło przewodnie, czyli konkretnego celu nie ma, ale raczej celujecie w dzieci. Okej, czekamy zatem na konkrety, bo jest to jednak kluczowa sprawa dla wszystkich podejmujących wyzwanie w naszym programie. Podpytam jeszcze o waszych bliskich. Czy oni już wiedzą o waszym udziale w takim projekcie? No i jak zareagowali? Mój mąż trochę się śmieje, ale wierzy we mnie i to dziękuję mu za to. A córka jest pełna zachwytu i chyba też się nauczy tańczyć. O, zapraszamy. Kto wie, może doczekamy się drugiej odsłony, ale zanim wyskoczymy tak daleko w przyszłość, Maćku, zdradź, jak twoi bliscy zareagowali na tą wieść. Byli w lekkim szoku, może nie w szoku, ale pod wrażeniem się podjąłem. No i wspierają mnie w tej decyzji. Myślę, że to jest najważniejsze. Czy ty uczyłeś wcześniej amatorów tańczyć? Tak.
Tak, zdarzało mi się uczyć tańczyć, natomiast na taką skalę jest to jeden z pierwszych razy. Czyli pierwszy raz, w którym nie dość, że musisz nauczyć partnerkę tańczyć, to jeszcze z nią wystąpić. Tak, to zdecydowanie pierwszy raz, tak. Słuchajcie, to jest czas i najlepszy moment na to, żeby pozdrowić osoby, które najmocniej trzymają za was kciuki. To ja pozdrawiam swoją córkę i cieszę się, że mnie wspiera. Oczywiście, że męże i wszystkich moich przyjaciół, dużo seniorów trzyma za mnie kciuki. Bóg zapłać wam. A ja bym chciał pozdrowić całą Szkołę Tańca Imperia Kraków i Studio Tańca Roztańczeni. Na pewno trzymałem kciuki i damy z siebie wszystko. Kochani, w takim razie ja nie zabieram ani jednej sekundy więcej z tego cennego treningu. Sam może za chwilę spróbuję utrzymać ramę, bo przecież ten program to przede wszystkim zabawa. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. No i cóż, ja również trzymam mocno kciuki i chucham w nie gorąco, abyście wypracowali najpiękniejszego walca, jak to tylko możliwe. W końcu pomagać każdy może.